Gospodarnej Militarnej Shannon Security Incorporation wcielili się w rolę maczkowców, wcielili się w rolę żołnierzy pierwszej Dywizji Pancernej. Kartę pierwszej Dywizji Pancernej dzisiaj Państwu chcemy przypomnieć, prezentując, chwaląc się eksponatem naszego czołgu, który zostanie włączony w ekspozycję Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, budowanego aktualnie przy ulicy Wałowej w centrum miasta. Tego typu czołgi były szczególnie poważane przez stronę niemiecką. Niemieccy czołgiści, artyleryści mieli obowiązek w pierwszej kolejności likwidować, niszczyć właśnie Shermany Firefly. Wynikało to z doskonałej armaty, którą czołg Sherman Firefly dysponował, kaliber 76 mm, która była zdecydowanie groźniejsza niż jej amerykański odpowiednik. Ten czołg został wyprodukowany w 1944 roku i jak na 70-letni pojazd ma się całkiem dobrze, również za sprawą kierowcy, jednego z pancernych magików z Poznania. Strzał z armaty.